Siemano, siemano, siemano! Z tej strony Drover i witam was w kolejnym odcinku Specy Mix po bardzo długiej przerwie. W tym odcinku pójdziemy sobie na Trading Plaza i zobaczymy, co ludzie nam zaoferują za tego Huge Hellrocka, oczywiście w Golden. Więc co, bez przedłużania zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i zapraszam cię do oglądania. Ogólnie jak widzicie od ostatniego odcinka troszkę się zmieniło, troszkę Huge przebyło, ale to przez to, że Preston nie zrobił update'u wtedy, kiedy powiedział. Ale w zamian dodał jajko, wszystkich jajek dropiły Huge. No i właśnie dzięki temu udało mi się dropnąć ich ponad chyba 30, jakoś tak. Oczywiście widzą, parę rozdałem na live'ach i tak dalej, więc spadajcie live'y codziennie. Godzina 16:30 lub wcześniej, bo są wakacje. No i dobra, mam tego Huge'a. Pewnie tutaj połowa Trading Plazy go ma, ale napiszę tutaj oczywiście, co nam ludzie zaoferują za tego Huge'a i dowiemy się, czy opłaca się go nam sprzedawać. Interesują mnie ekskluzywy, oczywiście clear, niekopiowane. No ale zobaczymy, co nam ludzie zaoferują. Okej, napisaliśmy, odpalam nasze trady. No i zobaczymy, oj nie friends. I zobaczymy, czy ludzie będą wysyłali nam oczywiście trady. Ziomek mi to ogólnie w międzyczasie napisał, czemu otworzyłem to jajko, ale nie rozumiem tego peta. Nie rozumiem, o co mu do końca chodzi, ale dostaliśmy pierwszego trada. No i ziomek, masz tu Huge'a, pokaż mi, co oferujesz. W międzyczasie ziomek napisał na czacie, że 400 milionów mi chyba oferuje. Myślę, że no nie, dzięki. A i przepraszam was serdecznie, jeżeli będziecie słyszeli, że deszcz pada, no ale aktualnie deszcz mnie pada, takie warunki. No i co nam ziomek tu zaoferuje? No mordo, dałeś jednego ekskluziwa i DM-y same. No DM-y średnio mi są potrzebne z tego powodu, że za dwa dni mamy update nowy, więc no niestety muszę skancelować twoją ofertę, no i czekać na inne. Ogólnie strasznie brakowało odcinków Petsy Mix, ale no Preston jednak zawalił sprawę, nie robiąc update'u 3 miesiące, no i z tymi petami, z tym wszystkim nie ma kent contentu co robić, więc wybaczcie serdecznie, że tak długo nie było Petsy Mix. Update za dwa dni, więc myślę, że wracamy z odcinkami Specy Mix na kanał. Jeżeli oczywiście lubicie, jak nagrywam tę grę, napiszcie w komentarzu. Bardzo się cieszę, czytając wasze komentarze. Okej, mamy kolejnego trada. Oczywiście stawiamy naszego... Ojo, tu już jest lepsza oferta, szczerze. No kurde, żebyś tego nie dołożył, tylko jakieś dwa bele jakie ekskluzywy. Nawet już nawet nie patrz, nawet... No nie, no jest to dobra oferta. I teraz zastanawiam się, czy ją przyjąć, czy nie. Chwilka, te chodzą pod około 20 bilionów, to jest 40, 60 około bilionów. No ej, tak na zero jestem, bym powiedział. Ej, to jest dobry trade, ale jestem na zero i zastanawiam się, czy go nie przyjąć. Kurde, bardziej mi zależy, żeby mieć więcej ekskluzywów jakichś, nie wiem, gównianych niż takich mocnych. No ale nie mam tego snipnira, no i nie wiem, zastanawiam się, czego nie przyjąć. Może będę tego żałował, ale niestety muszę skancelować, sorry. Ale kurde, no tu akurat bardzo dobry trade, myślę. Jakby dołożył jakieś dwa bele jakie ekskluzywy, myślę, że bym się nawet zgodził na to. Ale widzę, na Trading Plazie dalej się nic nie zmieniło, dalej jestem top 1 na serwerze. No ale w międzyczasie mamy trade'a, nie wiem, czy od tego chłopa już nie mieliśmy. No ale dobra, proponujemy mu. No i on daje demony, no demony mi nie obchodzą w ogóle, te demony są mi useless totalnie teraz. O! Ciekawa oferta, no dobra, damy ready. I oczywiście kancelujemy, no bo takie coś jest nic niestety nie wart. Ale ciekawy mi ten Pekcan, jeżeli ma trade włączone, chciałbym tego Huge'a czerwonego, co ma. Zobaczymy, czy ma. Ma oczywiście. Kurczę, go jest z kimś w trade'zie. Okej, wysłaliśmy mu. Oferujemy 3 Huge'e nawet. Aha, okej. Nie było tematu. Dobra, powiem wam tak, stoję tu już chyba z 20 minut, dostałem 3 oferty wymiany. My te lobby zamula strasznie, więc idziemy zmienić tę Trading Plazę. No i okej, jesteśmy na nowej Trading Plazie. Czy to jest nowa, czy to jest ta sama? Wydaje mi się, że to jest nowa Trading Plaza, bo tych petów tu nie widziałem, więc pytamy się. Okej, bo nie pokazałem, dostałem trade od Brutala i on oferuje mi super kata w zamian za Huge Hellrocka. No, tu chyba jest na L. No, tu będzie L, L trade niestety. Kurczę, czekam na jakąś naprawdę dobrą ofertę. Boli mnie troszkę, bo mogłem jednak tamtą ofertę zaakceptować, a jednak zwaliłem i jej nie zaakceptowałem. A, BTW, nie wiem, czy nagramy odcinek, ale myślę, że ludzie by więcej za Huge Dog dawali, bo to jest jednak bardzo rzadki pet. W sumie bardzo rzadki, no lepszy jest i oczywiście droższy, więc nie wiem, jeżeli nie nagram takiego odcinka, oczywiście nagram taki odcinek, więc spodziewajcie się takiego odcinka. No chwilę temu, co powiedziałem, już dostałem tradzika, więc oferujemy Huge'a, co dostajemy w zamian. No myślę, że kurczę, taki trade nie za fajny. W sumie nie tylko z coin dwójki na gift z jedynkę, no chyba nie. Mordko, ja sam selam Huge'a, jednak nie, chyba się pomyliłeś, ja nie chcę kupić, tylko sprzedać. Wymienić się dokładnie, więc no niestety cancel. Kurczę, znowu ta sama osoba wysyła mi trade i nie wiem, czy przyjmować, ale on pewnie nie ma dużo petów. No dobra, może coś zmienił w tych petach. A, za friko.
No za Freeko Mordy nic nie ma niestety w tej grze. Za zwykłego, no jest plus, bo ja nie lubię tych golden, bo mam ich mega mnóstwo. A one są brzydkie, bo ich nawet nie widać. Chciałbym Rainbowa szczerze, ale niestety mi nie dropi. Nie, Mimio, nie, nie, nie. Sorki, niestety znowu muszę odrzucić twojego trade'a. Dobra, dodałem małą notkę, że chcę ekskluzywy za tego Huge'a. Ciekawe, czy teraz ludzie będą wysyłali, bo nie wiem, dużo osób ma tego Huge'a i bardzo mało trade'ów jest. Mamy w końcu nowego trade'ika i zobaczymy, co ziomek zaoferuje. Szczerze, no nie, no morduj, ale ja traduję. Oj, oj, daj jeszcze troszkę ekskluzywów, usuń tego Huge'a i będzie git, będzie git. Myślę, że możemy się dogadać, tylko kurczę, usuń tego Huge'a. Po co mi Huge'a, ja mam Huge'a. No nie, no ziomuś. Nie, dobra, ja mam mały eksperyment. Na chwilkę wymienię tego Huge'a na Huge Dog'a. Zobaczymy, czy ludzie będą częściej składać mi oferty. Tak na sekundkę. No oczywiście. Wypisałem to dosłownie, nie wiem, 15 sekund temu dwa razy i już dostałem ofertę. Nie tak jak z tym Huge'em. No i zobaczymy, co nam ziomek zaoferuje za Huge Dog'a. Tak z ciekawości, dwa trade'y sobie przyjmę. No tutaj oczywiście od razu cancel. Ale poczekam, może doda coś fajnego. A i tak BTW ktoś jeszcze zatrzymuje te pety Helisze. One w tych czasach już są naprawdę useless. Ziomek, ale jakbyś jeszcze dał tyle pixel demonów, ale Heliszy najgorsze pety jakie mogą być. Dla mnie bynajmniej. No nie, no to jest cancel automatycznie. Dobra, napiszemy jeszcze raz, jeszcze jednego trade'a, zobacz. Nawet nie musiałem pisać, no widzicie jak to działa. Huge Dog to jest jednak kurde Huge Dog, najlepszy pet moim zdaniem w tej grze. No zaraz po Huge Pumpkinie. Dobra Dariusz, no co ty zaoferujesz, jesteś Polakiem? No Dino jest fajny, co nie? Dino jest fajny, myślę, że zgodzę się na tego trade'a. Nie no, sorry, niestety nie. No dobra, to był taki trade szybki, więc jeszcze jedna wiadomość i zobaczymy jeszcze jednego trade'a. No i no, widzicie, nawet na tego trade'a nie trzeba czekać. Damianek teraz pokazuje ofertę. O! No ty! Myślę, że ta oferta byłaby koks, jeżeli bym nie chciał. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć Huge'y i cztery Storm Agony. No ta oferta myślę, że jest oczywiście na minus, żartowałem. Ta oferta jest na minus z tego powodu, że Huge Dog jest ponad trylion. Tu mamy, kurczę, ile? 120, 240, ten nie wiem dokładnie, z pół miliona, łącznie liczymy. No to jest 600, to jest... Połowa tego, ile warto jest Huge Dog, więc ten trade jest na minus dalej, ale miałem go przez chwilę zaakceptować. No i patrzcie, kolejny trade. Nie, nie, nie. Ostatni trade zobaczymy i anulujemy oczy. O, Blue Big Mascot. A tu zdradzę wam taką ciekawostkę. Miałem tego Blue Big Mascota dostać za Freeko. Widz miał mi dać. Już prawie mi go dawał. Jednak się rozdeten. Ale jednak, nie wiem, waliło go z live'a czy coś i mi go nie dał, a miałem go mieć, ale bardzo fajny pet. Dobra, no kurczę, patrzcie, nie dają mi zakończyć. Okej, ostatnia oferta, ostatnia oferta. Takie oferty muszę zrobić na kolejny odcinek oczywiście. No nie, no jest na minus, dobra. Ja już wyłączam te trade'y, bo co pół sekundy będę wysyłali. I co? Dziękuję wam serdecznie za oglądanie tego odcinka. Strzelcie tutaj łapkę w górę, subskrypcję, napiszcie komentarz i co? Do następnych odcinków i siema.